Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Parku Miejskim imienia generała Andersa w Gnieźnie złożono wiązanki kwiatów i w ten sposób uczczono pamięć zamordowanych. Od wielu lat to wydarzenie obchodzimy tutaj, w tym miejscu. Przypomnę, 13 kwietnia 1940 roku doszło do tragedii. Pomordowano policjantów z powiatu gnieźnieńskiego. Jest to miejsce, gdzie to wydarzenie obchodzimy w taki sposób, jaki tylko potrafimy, czyli podsumowanie tego wydarzenia złożeniem stosownych kwiatów z taką nadzieją, że po pierwsze, że to się nigdy nie wydarzy, a po wtóre, tak naprawdę trzeba pielęgnować te wydarzenia w historii, które powinny przypominać młodym pokoleniom, do czego może doprowadzać dyktatura. A z takimi wydarzeniami mieliśmy do czynienia w tamtych latach. A obserwując to, co się dzisiaj dzieje, choćby na Ukrainie, to pokazuje, że należy temu, co się tam właśnie dzieje, powiedzieć stop. W Twerze w 1941 roku zamordowano 19 policjantów z Komendy Gnieźnieńskiej.